Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o skutecznej metodzie leczenia bólów kręgosłupa. Tak się składa, że wczoraj miałem taki trening własny i przyszła mi taka refleksja do głowy, którą chciałbym się z Wami podzielić. Otóż dokładnie 14 lat temu, wnosząc panele do tego miejsca, w którym tutaj jestem, nabawiłem się urazu kręgosłupa. Uraz kręgosłupa był na tyle silny, że ledwo co chodziłem, ledwo co zjechałem windą na dół. Jeszcze gorzej było z tym, żeby wsiąść do samochodu, nie mówiąc o jeździe, o tym, żeby wysiąść. No i powstało pytanie, co z tym fantem zrobić. Do wieczora jakoś poradziłem, następnego dnia z rana wstałem, żeby przygotować sobie herbatę. Okazało się, że nawet nie byłem w stanie nalać wody z kranu do czajnika, ponieważ przy tym ruchu, żeby nacisnąć gałkę, nie byłem w stanie nacisnąć gałki przy kranie, żeby woda wleciała do czajnika. No i od tego się zaczęło. Poszedłem do lekarza i przeszedłem proces takiego standardowego leczenia, czyli leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe, różnego rodzaju fizjoterapia, fizykoterapia, ćwiczenia itd. Wszystko było robione schematycznie przez 2,5 roku włącznie z akupunkturą. Jakie miałem efekty? Efekty miałem tego typu, że ból mniej więcej na 3 do 6 miesięcy znikał, po czym samoistnie wracał. No i pytanie pozostało, co z tym fantem zrobić? To pytanie również zadają mi moi pacjenci, którzy przychodzą do mnie z takimi bólami kręgosłupa przewlekłymi, są bardzo załamani, bo w oczach mają operacje, leczenie jest nieskuteczne, ból uprzykrza im życie, czyli powtarza się u nich moja historia, którą ja przeżywałem. No i tak u mnie trwało to przez 2,5 roku. W końcu ja miałem tak serdecznie dość tego bólu, że postanowiłem, że sam ten ból wyleczę. Ponieważ wtedy na medycynie się niewiele znałem, w związku z powyższym szukałem innego rozwiązania, a ponieważ byłem nauczycielem tańca, znałem się na ruchu, na ćwiczeniach, więc opracowałem sobie odpowiednie ćwiczenia na kręgosłup, zaangażowałem się, rozpocząłem poszukiwania wiedzy na temat kręgosłupa. Tak czy inaczej, po pół roku swoich własnych takich eksperymentalnych działań na swoim ciele udało mi się zlikwidować bóle kręgosłupa. Więc mamy zestawienie 2,5 roku leczenia, efekt co 3 do 6 miesięcy bóle wracały, tutaj pół roku leczenia i efekt taki był niewiadomy, czy bóle wrócą, czy nie wrócą. No i mili Państwo, bóle mi nie wróciły. W tej chwili 14 lat mija, ja ten kręgosłup eksploatuję na maksa. Coś takiego jak bóle kręgosłupa u mnie nie istnieje. Oczywiście czasem się zdarza, że przyciążę ten kręgosłup i tak dalej, ale sam wykonuję własną terapię. To mi zajmuje 72 godziny maksimum. Po 72 godzinach mojej własnej terapii wracam do normalnych czynności życia codziennego. Po tygodniu zapominam o jakichkolwiek bólach. Przypominam, że to bardzo, bardzo rzadko zdarza i to są sytuacje mocno przeciążeniowe, a ja swój kręgosłup eksploatuję w zasadzie tak jak młodzieniec, więc on cały czas jest narażany na różnego rodzaju przeciążenia. I co ciekawe, w tej chwili mój kręgosłup wytrzymuje, a wtedy, kiedy byłem na leczeniu i oszczędzaniu tym standardowym, według standardowych schematów, kręgosłup nie wytrzymywał, wtedy żadnych przeciążeń nie było i było dużo różnego rodzaju problemów. W tym momencie skupię się tylko na tym, o czym myśli pacjent, osoba, którą boli kręgosłup. Ból daje się we znaki, pacjent myśli o jednym, żeby go przestało boleć. No i teraz jest wiele dróg do tego, żeby zlikwidować bóle kręgosłupa. Ja te drogi podzielę na dwie kategorie. Jedna kategoria to jest leczenie za pomocą ćwiczeń, za pomocą ruchu, I druga kategoria to jest każda inna forma leczenia. Nie chcę się wdawać w dyskusję na temat, która forma leczenia jest lepsza, ponieważ to sami ocenicie. 14 lat temu, a nawet wcześniej, 8 lat temu, 5 lat temu są osoby, które mnie oglądają i miały jakieś bóle kręgosłupa albo miały kogoś w rodzinie, kto miał bóle kręgosłupa, czy mają swoich znajomych, kto miał bóle kręgosłupa. Ci znajomi zostali poddani standardowej formie leczenia i uzyskali jakiś określony efekt. To jest jeden temat. Drugi temat, ja wczoraj zrobiłem sobie taki trening własny i na treningu własnym uzyskałem kolejny efekt. Wykonałem taką figurkę, która się nazywa pawiem z jogi. Przypomnę, że mam 62 lata i ten paw z jogi sobie dla własnej przyjemności wykonuję. No i zobaczcie, jaki wysiłek ja muszę wykonać, żeby ten paw z jogi wykonać. Wydaje się, że to jest lekkie, łatwe i przyjemne, jakby w ogóle żadnego wysiłku tutaj nie miał. Jednak ja w to pewien wysiłek wkładam. Do tego poziomu wytrenowania doszedłem za pomocą ćwiczeń. Nie wiem, co to jest ból kręgosłupa. Kręgosłup mnie nie boli, nie ma prawa boleć, więc to jest moje założenie. Ja w tym kierunku cały czas zmierzam i cały czas swój kręgosłup eksploatuję za pomocą najprzeróżniejszych i najwymyślniejszych ćwiczeń. Ta figurka pawia z jogi, którą Wam tutaj za moment pokażę, to jest jedna z trudniejszych figur, które się uczyłem kilka lat, ale w końcu się nauczyłem. No, oprócz tego robię stanie na głowie, chodzenie na rękach, ale o tym będzie przy innych filmach. Na razie skupmy się tylko na tym pawiu. Paw bardzo mocno eksploatuje kręgosłup, no i możecie sobie porównać mnie, moją metodykę, która leczy kręgosłup, swój kręgosłup wyleczyła za pomocą ćwiczeń, i metodykę inną, obojętnie jaką, czy to jest operacja, czy leki przeciwbólowe, czy środki przeciwbólowe. Zobaczcie, czy te osoby potrafią wykonać takiego pawia. Życzę wszystkim, aby mieli taką sprawność, co najmniej taką sprawność jak ja, a nawet jeszcze lepszą, niezależnie od tego, jaką metodą leczenia ktokolwiek jest leczony. Natomiast najważniejsze to porównać. Ja Wam pokazuję swoją metodę, pokazuję Wam efekty zdrowotne, jakie uzyskałem za pomocą swojej metody, i porównajcie te efekty zdrowotne do innych metod. To może każdy z Was zrobić. Ja dzisiaj kończę. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, zachęcam bardzo do komentarzy, do dzielenia się własnym doświadczeniem, gdyż własne doświadczenie jest niesamowite, daje dużo ciekawych takich źródeł inspiracji do przemyślenia, dużo ciekawych pytań, także zachęcam do pytań, do komentarzy, do dzielenia się własnym doświadczeniem, a nawet do krytyki tego, co ja tutaj Wam proponuję. Zawsze to pozwala lepiej rozwijać kanał, pozwala lepiej spojrzeć na dany temat, a nawet spojrzeć na ten sam temat z innej perspektywy. Tak, już mi się język zaczyna oglądać. Więc na dzień dzisiejszy koniec. Do miłego zobaczenia następnym razem i zapraszam na film, na którym zobaczycie mojego pawia.